Halo, halo, cześć, witam serdecznie, jestem Bartu. Czas na zmianę postaci, zagramy sobie inżynierem. Zobaczymy, jak się tą postacią gra. Oczywiście każda postać ma inne wyposażenie i tak dalej. Jeśli chodzi o tutaj zmianę tego... Dobra, niech będzie, powiedzmy, to na razie. Pozostałych rzeczy nie możemy za bardzo zmieniać, bo nie mamy. Patrzcie, możemy brodę mu zmienić. Szkoda, że tego się nie da ściągnąć. Nie jestem w stanie nawet tego zobaczyć. Dobra, tutaj aż tak wygląd mnie bardzo nie interesuje. Dobra, kill-off mamy, widzę ten ulepszony. Znaczy ulepszony, ulepszony tylko wygląd, bo tutaj chyba raczej nic się tam nie zmienia w statystykach. Dobra, i zobaczmy, co tu mamy. Strzelbę, auto 210 guziec. Szybkostrzelność, rozmiar magazynka. Ok. Szybkostrzelność plus 1, rozmiar magazynka plus 2. Wiecie co? Rozmiar magazynka chyba byłby lepszy, tylko nie mamy tutaj surowców za bardzo, więc chyba weźmiemy ten doładowany mechanizm transmisyjny. Dobra, kolejną broń jest tutaj, widzę, granatnik. O, mater deo. Zwiększony obszar wybuchu, obszar działania plus 1, poszerzone torby amunicji, czyli 11, albo mamy obrażenie obszarowe. Dobre, chłopy z Wydziału Badań i Rozwoju nie próżnowali. Ogólne obrażenia od twojej broni zostały zwiększone. Dobra, wydaje mi się, że chyba... No wszystko bym sobie chciał ulepszyć, ale niestety możemy tylko wybrać jedną. Oh man, what an improvement! O, proszę. To żeśmy chyba kupili. Oczywiście co, może jeden odcinek zagramy w tym, a następnie sobie to zmienimy. Dobra. Kill-off nie jesteśmy w stanie ulepszyć dopiero na czwartym poziomie. Tu mamy flarę o średniej intensywności. Nie wiem, czy mu średniej. Jest jeszcze jakaś inna. No i moi drodzy, ta postać ma wieżyczkę. Działko strażnicze. Możesz rozstawić dwie oddzielne wieżyczki naraz. W zestawie zwiększona ilość amunicji do karmienia głodnych maszyn do zabijania. Albo możemy ulepszyć model z lepszym kopem. Z większym zasięgiem i ilością amunicji. Czyli mamy tutaj pojemność amunicji działka plus 15, obrażenia plus 2, maksymalny zasięg celowania plus 5. A tu mamy liczbę wieżyczek plus 2, ilość ładunków. Nie wiem, co to ilość ładunków. Więc to chyba wezmę sobie dwie wieżyczki. O, mater deo. A, bo to jest działko platformowe. Przetaktowaliśmy twoją broń, strzela szybciej. Nie pytaj, po prostu się ciesz. Łączna ilość amunicji, musiałeś zrezygnować. A, maksymalny poziom amunicji plus 8. I pojemność magazynka. Nie no, wydaje mi się, że najfajniejszą opcją będzie tutaj pojemność amunicji, czyli będziemy mogli więcej tych platform umieszczać. I tu mamy jeszcze pancerz. Regeneracja. Tarcza regeneruje się szybciej, ale jest jeszcze większym. Ale po jeszcze większym początkowym opóźnieniu. A. Dobra, widzę, co chyba najlepszy będzie pomysł. Udźwig plus 5, chociaż ja wiem. 10, tu mamy 10. Dobra, weźmy to na razie. Aha, jeszcze skille, widzicie? Obrażenia. Prędkość sprintu. Weźmy te obrażenia. No i tutaj weźmiemy oczywiście do zobaczenia w piekle. Tylko nie wiem, jak się to używa i zaraz sobie to sprawdzimy. Bo w sumie powiem wam szczerze, że nie pamiętam. Sterowanie i tutaj mamy otwórz. Ogień, naprzód, wróć, lewo, prawo, skok, przeładowanie, użyj. Enter, wyzmij muła, flary, granat, krzyk, skaner. Poprzedni przedmiot. Przedmiot 1, przedmiot 2, przedmiot 3, 4. Wyznanie zaopatrzenia, salutu, naciśnij. A gdzie jest ten? Umiejętność. Krzyk, page up. Wskaźnik laserowy. Granat. Lary, wezmij muła, użyj. Przeładowanie. A nie ma czegoś takiego jak... Chyba, że 1, 2, 3, 4. A nie, bo to są te amunicje, broń. Chyba, że to left bracket. Dobra, będziemy to sprawdzać. I co jeszcze możemy sprawdzić? Tutaj mamy drona na czwarty poziom wbitego.
I tutaj cały czas mamy... No dobra, fajnie, że tu można za kredyty kupować. Kredytów mamy dużo, więc kombinezon inżynier... O! Całkiem fajne to. Nie wiem, czy to mamy kupione. Może być. Tu mamy czapeczki, okulary, wąsy, brodę i bakobrody. Dobra, to na razie zostawmy. Tutaj jeszcze coś możemy aktywować. Nie, to jest zablokowane. Powiem wam, że strasznie dużo trzeba czasu poświęcić, żeby tutaj to wszystko podblokowywać. Nawet mamy kuźnię zablokowaną i głębokie zejścia. Musimy prawdopodobnie piąty poziom wbić. Dobra, rozpoczynamy jakąś tam misję. Generalnie można powiedzieć, że kampanię żeśmy ukończyli. Warstwa lodowcowa, może tutaj pogramy. Ekstrakcja, oświetlona przewieszka. O kurczę, długo się to nie. Zbierz 15 kwiatów. Ekspedycja górnicza. Ten morki to był dosyć szybko się to robiło. Tutaj mamy operację odzysku. Nawet nie pamiętam, co to było. Eliminacja. Lokalna rafinacja. To się tworzyło te rury, dobra. Tutaj mamy z kolei eskorta, czyli to z tym buldożerem. O, podwójne punkty doświadczenia. A. Dobra, weźmy sobie to. Dobra, zobaczymy generalnie jak ta postać, nie? Najfajniejsze w tej postaci jest to, że ma możliwość tworzenia tych platform. To nam też ułatwi tutaj całą w ogóle eksplorację mapy. Powiem wam, że troszeczkę mi brakuje kampanii. No tak, to co było do tej pory, no to takie misje generowane proceduralnie, czyli losowo. No to nie jest to. No i generalnie zrobiliśmy kilka misji, no i de facto już nie ma co dalej zrobić w tej grze, no bo trzeba powtarzać te misje, nie? Jak jest skończoność. No to trochę słabo, prawda? Czy słabo, no? O, patrzcie, możemy sobie tutaj... No właśnie, to jest plus tej postaci. Że możemy sobie właśnie tworzyć te podesty. O kurde, aha! Ups! Bosco will assist you on this and other solo missions. We can have Bosco help you check out places of interest. You can mine minerals as well as fight the good fight. Czekajcie, bo mamy zadanie zniszczyć te. Raczej nie ma szans, żeby dwa zadania zrobić w jednym odcinku. Trochę tego pozbieramy, bo nie wiem, czy mi się to nie przyda. My musimy niszczyć te całe Festal Flats 2 na 10. Mamy zniszczone już. Dobra, to sobie roztłuczemy. Nie, generalnie gra jest naprawdę świetna. Tutaj nie ma co gdybać. Tylko, że to wszystko się powtarza. Down the hatch. I'm full. Heading to the mule.
No i możemy tylko 40 jednostek dźwigać, nie? No to jest trochę takie problematyczne. No ale wybrałem sobie tam chyba ulepszony pancerz. A co tu jest to? Dobra, zaczynamy. Aktywujemy sprzęt. I to działa. Musimy bronić. Ej, no czego mi odjął? To jest fajne, że możemy stać na nim, nie? I granatnik mamy. Zobaczymy. No nie, za mocno ta broń, trochę te obrażenia są małe. Nie zapominajmy, że mamy niszczyć te... O, mam 7 na 10. Nie wiem skąd. Zobaczmy ten granatnik. Jak się sprawuje. Ej, mamy strasznie mało amunicji, tylko 8 sztuk do tego? A jeszcze działko mamy. Właśnie chciałem zobaczyć, jak się to działko wybiera. The drill dozer is out of fuel. You need to refill the fuel canisters mounted on its back. Use the canisters to extract any nearby oil shale, and we'll have the drill dozer operational again in no time. Dobrze, co ja się zastanawiam, w jaki sposób możemy aktywować wieżyczkę. A jest, czyli to jest. Aha, bo to jest pod jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Dobra. Do wieżyczki sobie aktywujemy, jak będziemy tam bronić. Bo to potrzebne jest paliwo. Tylko ja szukam tych flatsów całych. Ale no, nic z tego chyba nie zrobimy. Już wiem, jak paliwo się pozyskuje. Spoko. Chyba nie musi być 100%, nie? W sumie można by wieżyczkę rozstawić, ale dobra. O, tutaj mamy paliwo, okej. Jak wyjdzie jakiś update większy do tej gry i tam dodadzą jakąś nową zawartość, no to dogramy tam jeszcze kilka odcinków. Ale to na razie jeszcze pogramy trochę w to. Czekajcie, czy ja mogę tutaj to odrzucić? Aha, zdeponuj.
Nie lubię misji z tym rurociągiem, bo to dosyć kłopotliwe. Znaczy, musimy jednak tutaj jeszcze z tego skorzystać. Nie wiem, czy to chyba nie musi być na 100%. Ale misja fajna, bo możemy zdobyć dwa razy więcej punktów doświadczenia. Ajajaj. Czekajcie, aż sobie pozbieram tutaj hajs. Surowce. Musimy umanić. O, tutaj jeszcze mamy. Bierzemy sobie po prostu platformę. O. Cyk. No i teraz możemy sobie bez problemu to zbierać. To jest fajne, naprawdę. A często jest to tak umieszczone, żeby właśnie utrudzić nam życie. Dobra, tutaj chyba tyle. Za zbieranie minerałów dostajemy też doświadczenie. Minerały nam potrzebne do ulepszeń, więc no trzeba zbierać to. Jest. Ruszamy. Wiecie, co mnie zastanawia? Czy tylko 6 sztuk amunicji mamy? Co się dzieje? Cholera. No skakuj. Jakaś mała ta horda idzie. Ale nie myślę, że coś tam zbieramy cały czas. Granatnik fajny. Martwię się, znaczy martwię się, ciekawe, czy jeszcze zabraknie nam paliwa. O kurde, coś tam idzie większego. Kurde, ale ta strzelba ma naprawdę daleki zasięg i jest dosyć celna. No, dotarliśmy do naszego celu. Czekajcie, czy tu nie za blisko postawiłem? Czekajcie, bo musimy zlikwidować te... O, cholera. Latające te musimy zniszczyć. Czekajcie, bo tu mamy 25% tylko tego.
Wieżyczka już nie działa? Cholera, nie mam tego. Surowców. Wieżyczki się zepsuły. To może to dosyć jest problematyczne. Zaraz przegram to, cholera. Trzeba pilnować amunicję. Tu też jest takie średnie trochę. Uwaga, kontrolowany wybuch. Zastanawiam się, czy tu możemy jakieś surowce zebrać. Ale widzę, że tu nic nie ma. O kurde, czekajcie, bo tu trzeba... Granatnik świetny. A czekajcie, bo to cały czas tu się. Ktoś tam niszczy, a ja naprawiam. Dobra, mamy to. Ale zwróć uwagę, że trzeba było się wyposażyć w to zaopatrzenie. Dobra, w zasadzie to możemy wracać do domu. Może jeszcze jedną misję zrobimy jakąś króciutką. Nicely done. Armor and Heartstone secured. Call the drop pod when you're ready. Good work. Sending in the drop pod. No fajna dosyć klasa postaci, aczkolwiek ten granatnik dosyć fajny. Ale ten shotgun jest dosyć słaby. Przydałby się zwiększyć obrażenia mu. Tego już nie muszę zbierać, bo i tak. Granatnik mocny.
tak prawdę powiedziawszy, to mało trochę tutaj surowców było. No ale za wykonanie zadania trzymałem podwójne punkty doświadczenia. Pytanie, czy jeszcze możemy to złoto zdeponować. Drop pod departing in T-minus 4 minutes. One platform ready to use. Czekajcie, bo platformę minąłem. Kurde. Ja ci pierdziu, ta kapsuła jest. A na górze. O cholera. Jak tam mamy dotrzeć? Time for a light show. Czekajcie, bo ja tylko muszę podejść na górę. Wcale nie jest takie proste. Kurde pieczone. Skoczę? Ja cię pierdzielę. No, problematyczne to jest. Kurde, wy... Ale kapsuła kurde wylądowała, no nie masz co. Słuchajcie, mogę puścić tą umiejętność? Nie ma się. Nie wiem jak, w jaki sposób się jeszcze puszczał tą umiejętność. Którą mam Kurwa, nie mogę się ruszyć. Jakie popierdzielone to było na końcu. Matko i córko. Dajcie spokój. Holy crap, weźmy jakąś króciutką misję jeszcze, może ukończymy krótko. Cokolwiek. O matko. Podwójne punkty doświadczenia, patrzcie. No super, 16 tysięcy aż. I to rozumiem. Mamy szósty poziom. Wszystkich tych. Completed. Dobra, jeszcze szybko jedną emisję może zrobimy. Kurde, co wy na to? Nawet nie będę tutaj sprawdzał, ale to chyba nic. A, tu odblokowaliśmy coś. Mieszanina amortyzująca wstrząsy, która zmniejsza obrażenia od upadku.
expensive, but I really need it. No tu jeszcze mamy coś. Łączna ilość amunicji, to w sumie dosyć fajny śród. Podstawowy rozrzut. Dobra, weźmy amunicję. Wicked! O, i kilof możemy sobie ulepszyć. That's money well spent. Dobra. Dalej nie wiem jak to aktywować. A, przytrzymaj po zostaniu powalonym, by aktywować. A, dobra, to wiem jak już. Okej. Okay. Dobra, szybko zrobimy jeszcze jakąś misję króciutką, jedną, nie wiem. To jest długość misji 3, 3, 2, 2. Zablokowane. Tutaj mamy coś. Dobra, może być to. W zasadzie to nie ma znaczenia. To jest jedyna misja, która jest dosyć krótka. O to. 4 jaja. Nie, tego nie będziemy brać. Krystaliczne groty. Dobra, to jest... Wiecie co? Weźmy poziom trudniejszy. Jak przegram, to przegram. Zresztą, nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Ale mamy krótką misję i złożoność jaskini jest pierwszy poziom, więc powinno pójść się gładko. Ale te podwójne doświadczenie to była fajna sprawa. Warto chyba tutaj polować na takie misje. Powiem wam, że jakbyśmy wybierali te krótkie misje, to można by robić dwie misje w ciągu jednego materiału. Kurde, bela, ale balans. Nie wiem, czy ja potrzebuję. Oczywiście Kilof jest zmieniony, ale nie wiem, czy on ten wygląd chyba nic nie zmienia pod względem właściwości. Trzeba dużo grać, tam są pewne jakieś ulepszenia. Znaczy Kilof może ulepszyć, ulepszyliśmy ten silny atak, nie? Poczekajcie, tutaj jeszcze coś jest. Złoto. No to sobie zbiorę. To też jest chyba jedna z krótszych misji, zbieranie tego Morkaitu. Deposit. Dobra, idziemy dalej. No tutaj będę musiał kopać chyba. A nie, to jest spadek na dół. Co czekacie, sobie tutaj wezmę platformę. Zbieram tego, wiecie, może się mi to przyda. To tylko zbieramy tylko i wyłącznie po to, żeby móc sobie przyzywać ekspedycję. Ale patrzcie, nie myślę, że ta platforma nie jest świetna. Innymi postaciami już bym tutaj się nie dostał w życiu. Każda postać ma coś przydatnego. Platform. Inventory is full. Time to leave. No właśnie, tu jest. Trzeba kopać. Oko, damy radę. Time to deposit. Morkite. Najlepiej sobie to zrobić o tego.
Do góry sobie przesunąć kamerkę. No to nie ma nic. Tu jest morkite. Wszystkich różnych takich typów jaski mamy 10. To też jest fajne. Tutaj widziałem gdzieś tego. Zadanie poboczne też trzeba zrobić. Za to zdobywamy kredyty i doświadczenie. Wysoko, cholera. Co, mogę to zniszczyć? Mogę. O, shit. Jest tutaj. Bosko, złaź. Kurde, złaź, Bosko. Aj, nie ten guzik. Morkite. Tu musimy platformę sobie wysieknąć. A, oj. No jedną klasą postacią, żebym tutaj miał problemy z dostaniem się. Czy można tu drążyć w skalę? O, to jest też potrzebne. Fighting bugs and moving dirt is the best way to make a living. Tu jest jakieś przejście, ale... Czekaj, ja tędy nie przyszedłem. Worthless, but fun to destroy. One platform, ready to use. Złoto trzeba zbierać. Nie mówcie, że nie kapitalne to jest. Czyli tędy nie przejdziemy, dobra. Dobra, możemy sobie już przyzwać tego. Tutaj tak. No tak, zapomniałem, że jeżeli my sobie wzięli wyższy poziom trudności. Rzeczkę trzeba też zostawić. Przypominam, że gramy na trudniejszym poziomie, na tym trzecim.
właśnie jest. O, taki atak, ja cię pierdziu. Maybe we're not gonna die after all. Shit. Mater Deo. Bosco, you're the best. Kurwa mać z tą grą. Wiecie, ten trzeci poziom trudności to jest jednak wymagający, no trzeba tutaj uważać. Miało być łatwo, ale... Grzyczki trzeba pójść wam ustawić. Weźmy zaopatrzenie. Bo ja amunicji już nie mam. Jak będzie na atak, to muszę sobie grzyczki postawić, wiecie? No i życie by się przydało. Bosko jeszcze raz może nas uratować, później jest po wszystkim. O kurde, cały pasek mi zjechał. Jaki drań. Jest tutaj, dobra, Morkite. Więc ja sobie tutaj wieżyczkę zostawię. Tu mamy dużo Morkite'u, dobra. Myślę, że to wystarczy. Kurwa mać. Jedna platforma by się przydała. Dobra, mamy już full. Co, ja się wrócę jeszcze po amunicję, bo jeszcze sobie chcę zniszczyć ten jeden ten. Chociaż de facto nie musiałbym tego robić. A dobra, bierzmy sobie ammo. Też nam życie ładuje. Fajne. Kurwa, stój. Czekajcie, bo jeszcze tutaj muszę wrócić. Na sekundę.
done, team. You secured yourself a nice bonus. Drop pod arrived. Mule is returning to LZ. Drop pod departing in T-minus 5 minutes. Co to jest tutaj za jaskinia? O! Mamy coś ciekawego. Chyba. A może nie. Dobra, gdzie ta kapsuła jest? O kurde, co tu jest? A to, dobra. Bismarck. Poczekajcie, bo się kurwa zablokowałem. Gdzie tu przejście jest? Tutaj. Dobra, wracamy szybko do kapsuły. Chciałem jeszcze to trochę pozbierać tych rzeczy. Fajnie, mamy strzałeczki, nie? Opisane. Więc nie można zabłądzić. Oh shit. Czekajcie, bo ja tutaj muszę stąd wyjść. Ja cię pierdziu. Takie odnoszę wrażenie, jakby ta postać była taka trochę słaba, w sensie. O kurde, Bela. Przegrałem. Ja cię pierdzielę. Jaki shit. Kurde pieczone. Ale porażka. No nic, kurde, nie udało się. Ten poziom trudności mnie trochę zjechał, wam powiem, niestety. Kurde, ale tu zawsze coś od tego doświadczenia widzę i kredytów zdobyłem, nawet za porażkę. No niepotrzebnie, ten poziom trudności trzeci jest niestety jednak dla nas jeszcze za trudny. Nie będę więcej tego poziomu grał, bo to nie ma sensu, tracimy tylko czas. Ale kurde, myślałem, że nam się uda. Ja cię pierdzielę. Te potwory chyba jeszcze większe obrażenia zadają. No nic, szkoda, kurde pieczone. Niewiele nam brakowało. Nie wiem, co tam tracimy. Chyba głównie właśnie doświadczenie i kredyty. No nie, szkoda. Ja pierdziu. Zjebałem tyle. Ale ten poziom trudności jednak jest za wysoki na nas. No to był błąd mój. De facto jeszcze tutaj mamy taką jedną rzecz. Czekajcie, tu mamy zadania jeszcze. Rozpocznij zadanie. Oddział specjalne szkolenia w sabotażu. Dobra, wiecie co, może w następnym odcinku sobie to... to mamy zadania jeszcze jednak, chyba. Dobra, w następnym odcinku sobie spróbujemy te zadania rozpocząć, natomiast tutaj jeszcze mamy jeden punkcik do żeton. Do odzyskania i to mamy drzewko kosmetyczne. Odblokowałem sobie próżniaka.
Możemy sobie blokować potężne. Potężnie kanciasta. Zwróć uwagę, że tutaj tracimy punkci. Aha, 50 umanit zdobywamy. Czyli zasoby. Czyli mam dobrze, że to przynajmniej coś zdobywamy, a nie tylko odblokujemy drzewko. Tu mam pistolet. I tu jest pokazane, co jest potrzebne. Jeden ten cały żeton. Odblokujmy sobie na razie tutaj te bronie, wszystkie cztery, jakie są dostępne. Moi drodzy, to tyle. Niestety spieprzyłem sprawę, no szkoda. Tutaj możemy zdobyć 2500 kredytów. Za ukończenie tego wyzwania. To mamy cały czas zablokowane. Nie wiem, jaki poziom musimy osiągnąć. Może trzeba na 10 poziom awansować postacią. Generalnie można sobie tutaj poza nagraniem troszkę pograć i zobaczyć, czy to jest, czy to o to chodzi. Czy ten poziom musi być 10, żeby tam odblokować tą kuźnię i to wszystko. Dobra, w tym odcinku to wszystko. W następnym sprawdzimy sobie te tablice zadań, bo to jest dosyć ciekawe. Tutaj mamy aż 3 dostępne, a tutaj są na wyższym poziomie dopiero dostępne te zadania. Moi drodzy, dzięki za grę, trzymajcie się, to wszystko Piona.